Kruszyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Obraz skradziony z polskich zbiorów został sprzedany na niemieckiej aukcji. Resort kultury protestuje, a wicepremier profesor Piotr Gliński oskarżył sprzedających o paserstwo. Akwarela Wasilego Kandyńskiego pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Została skradziona w 1984 roku. Posiada oznaczenia własnościowe, które wprost mówią o jej pochodzeniu. Niemcy, którzy chcieli go sprzedać, doskonale zdawali sobie z tego sprawę. I mimo to wystawili obraz na aukcji, choć interweniował polski konsul w Berlinie Marcin Król. Obraz Kandyńskiego został zgłoszony przez stronę polską do bazy skradzionych dzieł sztuki prowadzonej przez Interpol. Ale nawet to nie zapobiegło planom jego sprzedaży. Oświadczenie strony polskiej trafiło do domu aukcyjnego w Griesenbach po godzinie 15. Obraz trafił pod młotek po godzinie 18. Został sprzedany za 310 tysięcy euro, wbrew protestom z Polski. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zamierza pozostać bierne. W związku ze sprzedażą w niemieckim domu aukcyjnym Griesenbach akwareli Wasilego Kandyńskiego kompozycja, skradzionej w 1984 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, podejmiemy wszelkie możliwe kroki prawne w celu odzyskania dzieła. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński wprost oskarżył sprzedających o paserstwo. Niemiecki dom aukcyjny zachował się jak zwykły paser. Sprzedał Kandyńskiego, mimo że wiedział, że pochodzi z kradzieży z polskiego muzeum. Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk wyjaśnił, że dziś problem stanowi niemieckie prawo. To ono wprost popiera paserstwo i przyjmuje, że po 30 latach od kradzieży, gdy ktoś dalej posiada skradzioną rzecz, jest już jej właścicielem. Niemcy wprost chcą w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za rabunki z czasów II wojny światowej. Polska zerwała współpracę edukacyjną z Rosją. Dyplomy i świadectwa obywateli Federacji Rosyjskiej nie będą już uznawane. Ministerstwo Edukacji i Nauki, solidaryzując się z Ukrainą, już w marcu zapowiadało zaprzestanie współpracy z Rosją w dziedzinie nauki i techniki. Procedura zakończyła się w zeszłym tygodniu. Polska jest jak na razie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który podjął taką decyzję. Cieszę się, że my jako Polska byliśmy tutaj, można powiedzieć, pionierem w tej dziedzinie. Musi być jasny sygnał ze strony cywilizowanego świata wobec barbarzyńców rosyjskich, którzy zaatakowali 24 lutego tego roku niepodległe państwo ukraińskie, które dokonuje zbrodni przeciwko ludności cywilnej, co ma miejsce praktycznie codziennie, że z takim państwem nie może cywilizowany świat nawet na tej niwie edukacji i nauki współpracować. Wszystkie trzy umowy, które wiązały stronę polską z Federacją Rosyjską w dziedzinie edukacji i nauki, zostały skutecznie wypowiedziane. Mówił wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Chodzi m.in. o umowę z lat 50. dotyczącą Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą. Rocznie nasz kraj przeznaczał na składkę w instytucie aż 11 milionów dolarów. Polska zerwała także umowę dotyczącą Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej z 1969 roku, a także porozumienie o współpracy w dziedzinie nauki i techniki z 1993 roku. Resort Edukacji i Nauki zamroził także wszystkie negocjowane z Rosją umowy. Nie będziemy podejmować żadnych działań, aby te umowy były kontynuowane. Mowa tu przede wszystkim o umowie, która miała dotyczyć uznawania dyplomów, świadectw obywateli Federacji Rosyjskiej. Wzorem Polski na podobne kroki decydują się inne państwa naszego regionu. Jutro będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, ustanowiony przez ONZ. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom niepełnosprawnym zasłużonym dla kraju oraz tym, którzy ich wspierają. W sumie to 37 osób. Pałac Prezydencki w Warszawie. To właśnie tu prezydent podziękował dziś w sposób szczególny osobom niepełnosprawnym za ich wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu oraz promowanie Polski na arenie międzynarodowej, wręczając im odznaczenia państwowe. Nie jest łatwo, zwłaszcza znaleźć się w niepełnosprawności, kiedy ktoś uległ jakiemuś wypadkowi, czy jeżeli choroba
spowodowała, że staje się osobą z niepełnosprawnością. Następuje zmiana życia. Wtedy to świadectwo, ten przykład osób, które potrafią przełamywać bariery, które potrafią po prostu żyć, cieszyć się życiem, realizować się, osiągać sukcesy, mimo przeszkód, ma znaczenie fundamentalne. Dlatego dziękuję Państwu. Wyrazy wdzięczności i uznania popłynęły także do tych wszystkich, którzy wspierają osoby niepełnosprawne w ich wysiłkach. Dziękuję wszystkim Państwu, dlatego że to jest codzienne myślenie o drugim człowieku. Nie wszystkich na to stać. Wiemy doskonale. Jesteście Państwo wyjątkową grupą w naszym społeczeństwie. Prezydent podkreślił, że chce, aby Polska stawała się coraz bardziej dostępna dla wszystkich. Pomocny w tym kierunku jest między innymi program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przyjęta zostanie w Polsce ustawa wprowadzająca asystencję osobistą dla każdej osoby z niepełnosprawnością, która takiego wsparcia będzie potrzebowała. Prace w tym kierunku są prowadzone, zadeklarował prezydent. Polski Sejm nie zdołał przyjąć uchwały o uznaniu Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. Opozycja próbowała zablokować poprawkę zgłoszoną przez PiS. Doszło do awantury, a w trakcie głosowania zerwane zostało kworum. Po polskim Senacie i Parlamencie Europejskim teraz to Sejm miał nazwać Rosję państwem terrorystycznym. Powstała specjalna uchwała i wydawało się, że jej przyjęcie nie obudzi tego dnia politycznych emocji. Zło należy nazywać po imieniu i należy mówić w tej sprawie jednym głosem. Wspólnego głosu nie było, a debata parlamentarna przerodziła się we wzajemne przekrzykiwanie. Temperatura była wysoka, obóz rządzący chciał zmienić treść uchwały. Zgłosił poprawkę i podkreślał rosyjską odpowiedzialność za to, co wydarzyło się między innymi w Smoleńsku. Federacja Rosyjska jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych w lipcu 2014 roku oraz za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. Opozycja mówiła o złamaniu kompromisu. Poseł Macierewicz, panie pośle, rozbił ten kompromis, chce panie go rozbić. Pośle, to... Przyznam, że tę poprawkę, którą Państwo zgłosili, klub PiS, ja odbieram jako szantaż. On łamie ducha ustawy. Wśród okrzyków. Marszałek Sejmu próbowała poddać uchwałę pod głosowanie. Nie ma rozstrzygnięcia. Opozycja wyjęła jednak karty do głosowania, zerwała kworum, kierowała zarzuty w stronę Antoniego Macierewicza. Na czyje zlecenie pan działa od tych lat? Panie pośle! Marszałek Sejmu zrezygnowała z głosowania uchwały. To, co państwo robicie, jest jednym wielkim skandalem. Jednym wielkim skandalem. Ale tego wieczoru politycy opozycji sami musieli przełknąć ripostę ze strony obozu władzy, kiedy to poseł Janusz Kowalski postanowił mówić o polityce, jaką prowadził wobec Rosji rząd Platformy i PSL-u. Najpierw dokonajcie deputynizacji i wyrzućcie Tuska z Platformy Obywatelskiej, a Pawlaka z PSL. W tym samym czasie Jacek Ozdoba chciał wysłać posłów Platformy przed telewizory. Składam wniosek formalny o przerwę do godziny 22:00. Aby Platforma Obywatelska mogła obejrzeć mecz swojej reprezentacji niemieckiej, która w tej chwili gra. Antoni Macierewicz, pytany o poprawkę w sprawie Smoleńska, wskazywał, że podobnie jak w przypadku zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych, sąd orzekł, że odpowiedzialna jest Rosja. Tak w przypadku tragedii z 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję, że należy aresztować 3 rosyjskich funkcjonariuszy odpowiedzialnych za to, co wydarzyło się 10 kwietnia. Tak zwana opozycja, formacja rosyjska nie chce mówić prawdy o terroryzmie rosyjskim. Nie ma na razie decyzji, co dalej z uchwałą. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.